Popatrzcie, tutaj już nie ma loga Olympus, tylko OM System. A to znaczy, że to jest nowy sztandarowy aparat tej marki, czyli OM1 Mark II, a do tego pokazano też teleobiektyw 150-600. Co ten zestaw potrafi? Sprawdziłem to jeszcze przed premierą. Zacznijmy od tego, jak ten aparat wygląda, a wygląda bardzo podobnie jak jego poprzednik. Praktycznie gdyby nie to nowe logo, to trudno by to było rozpoznać. Główną nowością taką w sumie techniczną, fizyczną jest to pokrętło, które jest teraz pokryte gumą. Fajniej chodzi, jest takie bardziej jakby precyzyjne. Ta guma sprawia, że w rękawiczkach łatwiej jest tym kręcić, to pokrętło się nie ślizga. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o zmiany fizyczne w tym aparacie. Zmianą programową jest to, że tutaj jak widzicie mamy menu, przycisk po lewej stronie, a teraz możemy sobie zaprogramować, aby było to menu dostępne tutaj pod tym przyciskiem kasowania, podglądu, pasowania zdjęć, dzięki czemu kiedy fotografujemy w ten oto sposób, no to nie musimy odrywać tej lewej ręki, żeby włączyć menu, tylko możemy to zrobić prawą. Drobiazg, ale cieszy, wartościowa zmiana, której tutaj brakowało i chyba i żaden inny producent sprzętu fotograficznego nie umożliwia aktywowania menu innym przyciskiem niż ten dedykowany. Poprawcie mnie, jeśli się mylę w komentarzach, ale nigdy sobie nie przypomniałem, żeby coś takiego było możliwe. Oprócz tego ten korpus jest po prostu fantastyczny, tak samo jak był jego poprzednik. Duży, głęboki grip, który pozwala komfortowo fotografować nawet z dużymi obiektywami jak ten 150-600. Oprócz tego tutaj mamy wszelkie dobrodziejstwa ergonomiczne, czyli na przykład joystick, mamy te wszystkie przyciski, które są bardzo dobrze ulokowane. U góry mamy też ergonomiczne, fajne tarcze do zmiany wszystkich podstawowych parametrów. Mamy też przyciski tu z przodu. To wszystko sprawia, że ten aparat naprawdę bardzo dobrze i komfortowo się obsługuje. Na komfort pracy wpływa także coś, co jest moim ulubionym elementem każdego aparatu, czyli wizjer. Tutaj mamy ten sam wizjer, który jest u poprzednika. Jest to wizjer o rozdzielczości 2,63 miliona punktów. Bardzo jasny, bardzo przejrzysty, z fajnym powiększeniem. Kiedy fotografujemy nim, to naprawdę tu niczego nie brakuje, szczególnie, że mamy odświeżanie 120 klatek na sekundę. Czymś, nad czym mógłbym troszeczkę pomarudzić, jest ekran. On wprawdzie jest odchylany i obracany, to jest dokładnie ten sam panel co u poprzednika. Natomiast to, czego bym sobie życzył, to aby miał trochę wyższą rozdzielczość, bo tutaj mamy panel o rozdzielczości 1,62 miliona punktów, 3 cale, więc troszeczkę taki standard. Ten ekran jest ok. Wszystko o nim widać, jest przejrzysty. Sam aparat też chodzi bardzo, bardzo szybko. Ma nowe menu, to które było w poprzedniku, więc jakby komfort pracy jest bardzo dobry, ale po tych 2 latach życzyłbym sobie, aby producent tutaj zamontował po prostu ekran o wyższej rozdzielczości, na przykład 3 milionów punktów. To by był fajny dodatek, ale i tak jest ok. W środku OM1 Mark II jest tym samym aparatem co poprzednik, ta sama matryca, procesor, wszelkie bebechy, cały hardware jest dokładnie taki sam. Natomiast wgrano tutaj zupełnie nowy system, jest to inny algorytm, algorytmy, które wpływają na to, że ten aparat generalnie pracuje dużo szybciej i wiele systemów bazujących właśnie na algorytmach jest tutaj usprawnionych i radzi sobie o wiele lepiej. Ktoś mógł zapytać, a dlaczego w takim razie producent nie wydał nam tego systemu, nawet za jakąś opłatą, żebyśmy sobie sami pobrali ten system, wgrali na nasze OM1. I odpowiedź jest dosyć prosta. To jest tak duża zmiana, ten system jest tak duży, skomplikowany i proces update'u systemu jest dosyć zawiły i stwierdzili, że po prostu nie da rady tego zrobić samemu w domu, że jest to zbyt trudne, zbyt skomplikowane, zbyt dużo problemów może nastręczać, że coś pójdzie nie tak, więc zaimplementowali to w nowy korpus, który został właśnie zaprezentowany. Skoro to oprogramowanie jest tak duże i potężne, to co zmienia w tym aparacie? Zaczynamy od chyba najważniejszej zmiany, na którą wielu fotografów czekało. Jest to usprawniony system autofokusa. Ten autofokus bazuje na sztucznej inteligencji, więc te nowe algorytmy radzą sobie zauważalnie lepiej niż stary autofokus. To działa, polega to na tym, że ten aparat już nie wykrywa tylko oczu, twarzy i nie śledzi człowieka,
ale te systemy sztucznej inteligencji pozwalają na to, żeby on wykrywał całe korpusy, żeby też bardziej rozumiał, że ktoś, że człowiek jest w kadrze, że z niego wychodzi, że się kręci, chowa i tak dalej. To, co też inni producenci już ostatnio zaimplementowali. Tutaj działa to naprawdę dobrze. Tutaj producent mówi, że ta skuteczność wykrywania i śledzenia obiektów wzrosła między 15 a 30%. Ja myślę, że jest to bardzo trafne podsumowanie tego, o ile lepszy jest ten autofokus. Aparat potrafi wykrywać nie tylko ludzi, ptaki, ale też wiele różnych obiektów, co jest bardzo fajne. No i jak na przykład mamy grupę ptaków czy kilku ludzi w kadrze, to on te wszystkie twarze wykrywa. Tutaj wystarczy sobie joystickiem po prostu po tych punkcikach przejechać w lewo, prawo, góra, dół i wybrać odpowiednią twarz, odpowiedni obiekt do ustawienia ostrości i śledzenia. To jest bardzo praktyczna zmiana i fajnie, że tutaj właśnie przy tym update'cie ją wprowadzono. OM1 Mark II, podobnie jak jego poprzednik, jest także uszczelniony pod każdym możliwym względem. Jest to chyba jedyny korpus poza tą jedynką na rynku, który ma certyfikat IP53, który oznacza, że konstrukcja jest mrozoodporna, zapewnia pyłoszczelność i odporność na zachlapania razem z odpowiednimi obiektywami. Jest to po prostu bardzo dobry korpus do tego, aby fotografować przyrodę, dziką przyrodę, gdzieś w górach, w bardzo trudnych warunkach. To po prostu jest najlepiej uszczelniony aparat na rynku. OM1 Mark II potrafi, podobnie jak poprzednik, fotografować z prędkością do 120 klatek na sekundę, z migawką elektroniczną i z AFS, a jeśli chcemy AF Continuous, czyli autofokus ciągły, śledzący, no to trzeba zejść do 50 klatek na sekundę, również z migawką elektroniczną, ewentualnie mamy jeszcze 10 klatek na sekundę z migawką mechaniczną. No i teraz w tych trybach HS1, HS2, czyli 120-150 klatek na sekundę, nie mamy blackoutu, podobnie jak w poprzedniku, to jest istotne. To jest po prostu film, który niemalże jest nam na oczach w wizjerze czy w ekranie pokazywany. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to bufor. Został on bardzo zwiększony, ponad dwukrotnie, co powoduje, że w tym aparacie jesteśmy w stanie wykonać w trybie 50 klatek na sekundę około 5 sekund bez utraty prędkości. To oznacza około 250-256 zdjęć w serii do zapchania bufora. Kiedy ten się zapcha, no to oczywiście zwalnia, ale dosyć szybko potem uzyskuje swoje zdolności. Więc ogromnie większe możliwości, ponieważ jedynka potrafiła wykonać do 100 zdjęć w trybie 50 klatek na sekundę, czyli widzimy, to są około 2 sekund. Widzimy, że jest to naprawdę duży postęp. No i praktycznie ten aparat, no nie wiem, kto potrzebuje więcej niż 5 sekund w 50 klatek na sekundę. To jest naprawdę ogromny zapas zdjęć i mocy, który myślę, że powinien chyba naprawdę każdemu wystarczyć. I teraz też taki drobiazg, już tak wejdziemy głęboko w ten system, ale mi się też całkiem ciekawy dla wielu twórców. Mianowicie w trybie, gdzie mamy 50 klatek na sekundę, możemy zejść również do 25 klatek na sekundę. Jeśli na przykład mamy taką scenę, gdzie mamy ptaszka, który sobie siedzi gdzieś na gałęzi, albo jakieś inne zwierzę, które po prostu jest statyczne, ono nie jest w ruchu i nie potrzebujemy tych 50 czy 25 klatek na sekundę, ale chcemy nie mieć blackoutu, chcemy mieć świetny autofokus, no to jesteśmy skazani na 25. No i teraz w dwójce możemy te prędkości obniżyć. W tym momencie schodzimy do 16,7 klatek na sekundę bądź 12,5 klatki na sekundę. W tych trybach 16,7, 12,5 możemy zejść maksymalnie do najdłuższego czasu fotografowania 1,160 sekundy. Poprzednio była to 1,320 sekundy. Chyba moją ulubioną nowością w tym aparacie jest udoskonalony tryb filtrów ND wbudowanych. Nie są to filtry takie fizyczne jak gdzieś tam w kamerach filmowych, ale są to filtry bazujące właśnie na tej sztucznej inteligencji, na trybach wieloklatkowych, gdzie aparat po prostu nakłada wiele zdjęć na jedno. Jesteśmy w stanie fotografować nawet z ręki na przykład wodę, uzyskując taki efekt jakby rozmycia długiego przy nieporuszonym kadrze wszystkiego dookoła. Do tej pory w jedynce mieliśmy do wyboru tylko klasyczne filtry ND, które oddziaływały na cały obraz, natomiast w dwójce mamy także opcję wyboru filtrów połówkowych i mają moc 2, 4 bądź 8. Oprócz tego możemy też wybrać sobie mocy gradacji między soft, medium bądź hard, więc mamy takie ostre cięcie albo bardzo płynne, jak w normalnych filtrach ND połówkowych. Możemy sobie także w bardzo prosty sposób palcem dotykowo na ekranie wybrać
strefę, w której nam tutaj ten filtr ND połówkowy będzie działać, która będzie przyciemniona, dokładnie tak jakbyśmy sobie kręcili filtrem. Do tego wydajniejsze są także te klasyczne ND-ki, które oprócz wartości 2, 4, 8, 16, 32 i 64 mają także możliwość stosowania ND128, czyli naprawdę, naprawdę już mocniejszy. Jeśli interesują nas mocniejsze filtry, no to tutaj musimy stosować filtry klasyczne. Tak samo jeśli chcemy mieć filtr ND do filmowania. Myślę, że jest to naprawdę bardzo przemyślany dodatek. To może być zupełna zmiana, ponieważ jest to kolejny element, który sprawia, że możemy po prostu nie zabierać ze sobą filtrów ND i mieć lżejszy plecak czy torbę, bo to wszystko tutaj jest wbudowane. Poprawiono także tryb high-res shot, czyli coś, co bardzo lubią fotografowie krajobrazu na przykład, no bo teraz możemy uzyskać albo 80-megapikselowe zdjęcia ze statywu, bądź 50-megapikselowe z ręki, ale uwaga, w 14 bitach RAW, czyli 3 razy więcej tonów dzięki właśnie tym usprawnieniom. To pozwala nam na po prostu bardziej zaawansowaną postprodukcję tych zdjęć, na lepszą jakość kolorystyczną i lepsze oddanie barw. I to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o zmiany w tym aparacie OM1 Mark II. Pamiętajmy jednak, że do tego mamy całą masę takich inteligentnych funkcji systemowych, które już były w poprzedniku, jak właśnie funkcja Live Composite, jak na przykład Starry Sky IF do fotografowania nocnego nieba pełnego gwiazd, czy Focus Stacking uwielbiany przez fotografów makro. To są bardzo dobre korpusy właśnie do tego typu zdjęć. A jeszcze jedna rzecz, w sumie zapomniałem o wideo. Tutaj mamy te same praktyczne możliwości co w poprzedniku, czyli 4K do 60 klatek na sekundę, 10 bit, 422 wewnętrznie, mamy płaski profil, mamy HLG i nowością jest to, że mamy też możliwość nagrywania pionowego wideo. Jeśli ktoś jest twórcą treści współczesnym, na przykład podróżnikiem, no to klienci w dzisiejszych czasach po prostu wymagają pionowych treści wideo, więc fajnie, że ten aparat też dostosowuje się do tych potrzeb rynku. Oprócz tego mamy dokładnie to samo, co w poprzedniku tutaj w środku, czyli matrycę 4/3 stacked CMOS o rozdzielczości 20 megapikseli, która jest takim skokiem technologicznym dla tego producenta, najlepszy sensor w historii tej marki. W ogóle AM1 to był aparat, który się najlepiej sprzedawał w historii Olympusa i OM System. Tutaj w tym aparacie uzyskujemy dokładnie taką samą jakość obrazu. Nawet producent tutaj nic nie mówił o jakichś zmianach. Moje testy też to potwierdzają, więc jest to bardzo dobra jakość obrazu. To jest dobra matryca, która spokojnie pozwala nam na pracę do ISO 6400 bez naprawdę mocno zauważalnych szumów. Ma całkiem niezłą rozpiętość tonalną, fajne kolory. Więc do zdjęć krajobrazowych, ptaków, przyrody, sportu, bardzo i makro świetnie się sprawdzi. A my przechodzimy teraz krótko do nowego obiektywu 150-600 z światłem 5-6.3. Spora konstrukcja, zaskakująco spora jak na system 4/3. Tutaj jest też wysuwany tubus, który przy 600 mm jest no naprawdę, naprawdę spory. Aż tak spory, że się mój autofokus tutaj pogubił. Jak tutaj widzicie, mamy cały pakiet różnych możliwości. Mamy ten pierścień największy, główny, który jest taki troszeczkę tutaj pod kątem. Mamy tutaj także trzy okrągłe przyciski. Tu jest pierwszy, tu jest drugi i tu jest trzeci, które można programować. Mamy także tutaj szereg dźwigni. Tutaj mamy włącznik stabilizacji. Tutaj mamy tryby pracy autofokusa i tu z drugiej strony też jeszcze jedną dźwignię, więc cały pakiet możliwości standardowych dla tego typu szkieł. 150-600 to zakres ogniskowy, który daje nam na matrycy 4/3 ekwiwalent aż 300 do 1200. No i wiadomo, nie jest obiektyw też super jasny, ale jednak to naprawdę robi robotę. Jeśli chcemy sobie do tego założyć telekonwerter, to również nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć wtedy aż 2400 mm. Nie miałem zbyt wiele czasu, jeśli chodzi o sprawdzenie jego pracy z autofokusem, ale takie pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Ten autofokus pracuje
pracuje sprawnie, szybko, dosyć przewidywalnie. Nie jest to aż ten poziom co obiektywy Pro, ale naprawdę, naprawdę do zdjęć przyrody się to spokojnie nadaje i daje duży komfort pracy. Jeśli chodzi o stabilizację w tym zestawie, no to tutaj ten obiektyw 150-600 radzi sobie bardzo dobrze na poziomie obiektywu 100-400 serii Pro, ponieważ zapewnia stabilizację do 7 FV przy 150 i do 6 FV aż przy 600, czyli 1200 mm, co pozwala nam naprawdę uzyskać czasy no, dosyć krótkie jak na taką wysoką ogniskową i naprawdę przy 1200 mm tym zestawem można fotografować z ręki. Ja fotografowałem jakiś czas temu na pokazach lotniczych zestawem Canona z obiektywem 1200 mm, on oczywiście był jaśniejszy i kosztował furę pieniędzy, ale tego się nawet nie dało utrzymać. Ja nie byłem w stanie po prostu dłużej z tym wytrzymać, co powodowało, że to był duży dyskomfort, to był problem, żeby trafić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj normalnie możemy sobie ten aparat po prostu długo utrzymać w dłoniach i komfortowo fotografować przyrodę na przykład. OM1 Mark II kosztuje około 10 tysięcy złotych. Dokładną cenę możecie teraz zobaczyć tutaj na ekranie, bo ja jej jeszcze dokładnie nie znam w momencie nagrywania tego materiału. Więc jest to cena tego modelu po prostu podobna jak w dniu premiery, natomiast realnie wyższa niż jedynki. Obiektyw Zuiko 150-600 został wyceniony na około 11 tysięcy złotych. Tu możecie dokładnie jego cenę precyzyjną zobaczyć na ekranie. Tymczasem dzięki wielkie, że jesteście z nami. Dajcie nam proszę lajka w górę, zasubskrybujcie ten kanał, abyśmy się mogli rozwijać. Do zobaczenia, cześć!